Siemko Tamka, witam Was na kolejnym odcinku serii od zera do Europejczyka, oczywiście w Albionie. Zapraszam Was na streamie, na Twitchu, macie link poniżej. A my lecimy dzisiaj z nowym tematem, troszkę takim tabu, chyba można tak to ująć. Mianowicie mamy przetwarzanie surowców, czy tam drewno, czy skóra, czy coś innego sobie pójdziecie. Po prostu mamy jakąś recepturę, trzymamy się i wytwarzamy sobie deski, na przykład furkowe. Możemy skorzystać z drugiej, ale ona jest serduszkiem, więc bez sensu. I mamy jakiś tutaj koszt, w zależności od tego, jaki jest ustawiony na tym domku. Będą maksymalnie 1000, teraz jest 6700, będzie maksymalnie 1000 po zmianach i okej. Wiemy, prosta sprawa. Przychodzimy z surowcami, wychodzimy z produktem, idziemy sobie dalej craftować czy sprzedać, whatever. I teraz większość z Was pewnie nawet w życiu nie wiedziała, nie zajrzała do drugiej zakładki. Mianowicie transmutacja. Co to takiego? Ja szczerze też długo o tym nie wiedziałem, jak grałem w Albiona. Też w ogóle nie zwracałem na to uwagi, że jest coś takiego jak transmutacja. Na czym ona polega? Na tym, że mamy surowy, nieprzetworzony produkt i z niego możemy wytworzyć coś innego, co dalej jest nieprzetworzone. Dalej jest tym podstawowym surowcem, ale musimy za to zapłacić całkiem sporo kasy. Bo teraz zobaczcie, jeśli ja chcę sobie wytworzyć tam 4-1 deskę, to ja muszę zapłacić sobie 244, nie? I to już jest, składa się z 241 tych logów, czyli pniaczków, i mamy trójkowe deski. Okej, okay, ale tutaj za samo wytworzenie, za samo doenchantowanie z 4.0 do 4.1 takiego zwykłego surowca, nieprzetworzonego, płacimy aż 840, czyli tutaj opłata jest prawie 4 razy większa. No oczywiście te ceny są znacznie większe niż będą w tym momencie, ale to tylko chodzi o tą skalę, nie? Że generalnie przetwarzanie tutaj będzie znacznie tańsze niż transmutacja. Dlaczego? Dlatego, że nabijamy enchant. Chociażby, albo nawet lepiej, możemy sobie czwórkowe drewienko zebrać i wytworzyć piątkowe. Bo czemu nie? Prosta sprawa, nie? Bierzecie normalnie czwórkowe drewno, nie macie możliwości nawet zbierać piątkowego drewna, podjeżdżacie do takiego gościa i cyk, dopłacacie troszkę silvera i już macie piątkowe. Ale czy to koniec? Możecie tak jechać dalej, zobaczcie. Zakładając, że mam czwórkowe drewienko, zebrałem sobie czwórkowe drewienko, jedną sztukę. Zamieniam je na piątkowe, potem piątkowe na szóstkowe, potem szóstkowe na siódemkowe, potem siódemkowe na ósemkowe. Dopłacam tylko silver cały czas. Oczywiście dużo silvera to kosztuje, ale zbierając to czwórkowe mam, wystarczy, że mam odpowiednią ilość silvera i jestem w stanie już ósemkę sobie zrobić. No dobra, mam 8-0. I co robię? A walnę se enchant na 8.1, a walnę se na 8.2, a potem na 8.3, a może nawet na 8.4. Czyli teoretycznie, mając po prostu 4.0 drewienko, jestem w stanie z niego odpowiednio dużą ilość silvera upchać i sobie zrobić nawet 8.4. Proste, nie? Tylko właśnie tu jest ten aspekt ekonomiczny. Dopóki, wiecie, surowce są ciężko dostępne, te wyższe tiery, no to może będzie się na przykład opłacało, w zależności też od podatku tutaj na tym stanowisku, czy to będzie się nam po prostu kalkulowało. No bo zobaczcie na przykład teraz. Tutaj, żeby dopompować z 8.3 na 8.4, to muszę zapłacić prawie 400 tysięcy. Tutaj muszę zapłacić 76 tysięcy, tutaj 23. No to już robi nam się kwota prawie 500k. Tutaj dalej jest 8.0, jeszcze kolejne, nie? I tak dalej. I pojedziecie sobie po tych wszystkich, no to okaże się, że ponad 500k. A teraz sobie patrzycie, ile takie kosztuje. No tutaj akurat nie ma ceny. Musielibyście zobaczyć, ile takie jedno drewienko będzie kosztować. No na przykład w ogóle jest niedostępne, no to wtedy fajnie. Ale jak już jest dostępne i na przykład by kosztowało, nie wiem, 200 tysięcy za sztukę, a może mniej. No to opłacałoby się już wtedy dopakować 500 tysięcy, żeby to zrobić? No nie. Trzeba zawsze sobie popatrzeć, czy to się opłaca, no bo to jest ten najważniejszy aspekt. Ale co nas jeszcze blokuje w takiej transmutacji? No generalnie mamy tutaj na przykład sztabki. O, i proszę, transmutacja. Oj, oj, oj. No nie ma, no nie ma. Piąteczka maksymalnie, kolego. Dlaczego? Dlatego, że to jest piątkowy piecyk. Czyli transmutacja przede wszystkim wymaga od nas, żebyśmy mieli odpowiednio wysoki tier craftingu. Chcecie robić do ósemki?
No to musicie mieć ósemkowy. Chcecie robić do piątki? No to wystarczy wam piątkowy. Ale kolejną rzeczą jest to, że trzeba przecież go z czegoś zbudować, nie? Chcemy ósemkowy, okej, zbudujmy ósemkowy. Ale z czego? Z kamienia. O, i teraz powiecie, no właśnie, a kamień ósemkowy to chyba trzeba nazbierać, nie? Żeby takie rzeczy zrobić. No to podjeżdżamy sobie do kamienia, patrzymy sobie w transmutację i bierzemy sobie czwórkowy kamień, zamienimy go na piątkowy, potem na szóstkowy, potem na siódemkowy, potem na ósemkowy i mamy ósemkowe bloki, no bo przecież z tego wszystkiego, jak sobie tam odpowiednio poprzetwarzamy, potem sobie pododajemy jedno do drugiego, to możemy sobie przecież z czwórkowego kamienia i trójkowego stworzyć piątkowe, potem piątkowe i mamy ósemkę. Git. Oczywiście za taki jeden bloczek zapłacicie całkiem sporo, no bo będziecie musieli 5 razy przetworzyć, o no tam się zwróci, ale powiedzmy, że chcemy jeden bloczek wytworzyć, że muszę 5 razy tą całą drogę od czwórkowego przejść do ósemkowego i potem jeszcze wytworzyć sobie siódemkowy blok, a siódemkowy blok muszę wytworzyć, więc muszę z czwórki do siódemki poulepszać, potem tutaj muszę wcześniej z czwórki do szóstki, tutaj muszę z czwórki do piątki i za każdym razem jakoś tam liczby kamyczków, nie? No także, no jest to zabawa, ale da się, nie? Wszystko się da. I pamiętajcie zawsze ta cena. Ta cena ma znaczenie tego, ile silvera musimy zapłacić za przetworzenie i jaka jest na rynku. Więc możecie bardzo szybko sobie wytworzyć wysokie surowce, tylko pytanie, nie? Skąd ten silver? No bo na początku na serwerze też może być z tym problem. Więc to jest kolejny aspekt, że ten silver, no skąd musicie pozyskać? Ale w ten sposób można bardzo, bardzo dużo uzyskać, więc to już sami zobaczycie. Po prostu mówię wam, że taka opcja po prostu jest, że można sobie zajrzeć do drugiej zakładki. A na przykład zabraknie wam jednego czy dwóch surowców. Nie wiem, wytwarzacie sobie broń 4-4 i okaże się, że wam zabrakło jednej rudy czwórkowej. 4-4. No to sobie wytworzycie ją po prostu przez transmutację z jakiegoś innego surowca i po problemie. Więc da się zawsze jakoś z tego skorzystać. Opcja czasami jest mega opłacalna, czasami jest mega nieopłacalna. To trzeba już sobie samemu kontrolować i nie da się przewidzieć, no bo to wszystko zależy od po prostu wolnego rynku i od tego, czy macie dogadane jakieś ploty po dobrej cenie, czy korzystacie z jakichś przypadkowych miejskich plotów, w których są maksymalne podatki ustawione. To też ma duże znaczenie. Szczególnie przy transmutacji, tam bardzo mocno ta cena się niestety zmienia. No nic, dzięki, że wpadliście dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie. No i cóż, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie, omówimy temat. Do następnego.